Dzień dobry, witam Was na kanale Van Navigator. Zapraszam na odcinek techniczny i w tym materiale filmowym opowiem Wam, jakie są moje doświadczenia po 2 latach podróżowania z wentylatorem dachowym Max Fan Deluxe. To jest taki produkt, który jedni uważają, że jest przereklamowany, że jest za drogi ten produkt, ten wentylator. Inni mówią, że no okej, spoko, cena jest może zbyt wysoka, ale za to, co ten wentylator daje nam w zamian, jest po prostu wart tej ceny. To jeżeli chodzi o pieniądze, ja tutaj nie będę się na ten temat wypowiadał, każdy z Was niech sobie sam to oceni. Natomiast w tym filmie po prostu opowiem Wam, jak ja ten wentylator używałem, co mi to dało, co mi się w tym wentylatorze podoba, a z czego jestem niezadowolony. I na pewno po tym materiale filmowym będziecie wiedzieli już troszeczkę więcej na temat samych możliwości tego urządzenia. Na samym początku powiem Wam tylko o tych najbardziej podstawowych parametrach technicznych tego urządzenia. Jeżeli kogoś z Was interesują bardziej szczegółowe informacje, to tu u góry macie link do filmu na moim kanale, który się ukazał już ponad 2 lata temu i w tamtym materiale filmowym już tak bardziej dokładnie prezentuję możliwości techniczne tego urządzenia. Dzisiaj tylko takie podstawowe informacje, no bo to jest film o moich doświadczeniach, a nie o parametrach technicznych tego urządzenia. Generalnie wentylator jest wentylatorem, który montujecie do otworu o wymiarach 40x40 cm, czyli to jest taki bardzo typowy rozmiar i każdy z Was troszeczkę jest jak gdyby zaznajomiony z techniką montażu różnego rodzaju akcesoriów karawaningowych, to wie, że bardzo duża część okien dachowych i klimatyzacji dachowych właśnie jest robiona tak, żeby do tego takiego dość standardowego rozmiaru pasowało. Także montaż, czy przeróbka, czy demontaż jest bardzo łatwy i bardzo szybki. Urządzenie kupujecie razem z takim pilotem i za pomocą tego pilota obsługujecie w 100% wszystkie funkcje tego urządzenia. Możecie też to urządzenie obsługiwać z poziomu panelu, który jest tam zamontowany w tym urządzeniu, panelu elektronicznego, z tym, że nie wszystkie funkcje są wtedy dostępne. Powiedzmy 90% funkcji jest dostępnych. Urządzenie ma również zamontowaną moskitierę i bardzo mi się spodobało właśnie w tym urządzeniu to, że demontaż tej moskitiery jest bardzo prosty. Przekręcacie 4 klipsy, ściągacie sobie tą moskitierę, szybko możecie ją umyć pod wodą i z powrotem po wysuszeniu zamontować. Drugą taką bardzo fajną cechą, która w sumie skłoniła mnie do zakupu tego urządzenia, to jest również to, że konstrukcja pokrywy tej dachowej w tym wentylatorze jest tak zrobiona, że on może pracować w trakcie deszczu. To naprawdę bardzo ulewnego deszczu i ta pokrywa jest tak wykonana, że Wam do środka, do kampera czy do przyczepy kempingowej woda się nie naleje. Z tym, że gwiazdka drobna, jeżeli będzie bardzo ulewny deszcz, naprawdę bardzo ulewny taki, że w trakcie opadu będzie się odbijał od powierzchni dachu i będzie jeszcze przy tym jakiś silny wiatr, zawirowanie wiatru, no to te parę kropel, mi się tak raz zdarzyło, te parę kropel Wam tutaj może trochę do środka no wpaść. No ale to chyba nie jest jakiś specjalny problem. Generalnie rzecz biorąc, sam wentylator waży około 6-7 kg. Wentylator możecie sobie kupić w 3 wersjach, jeżeli chodzi o kolor pokrywy. Jest wersja biała, ja ją mam i od razu Wam wytłumaczę i powiem, że ta wersja biała przepuszcza bardzo mało światła. Jeżeli chcecie sobie troszeczkę doświetlić wnętrze kampera, to raczej bierzcie tą wersję Crystal, chyba to się nazywa, albo jest troszeczkę też taka wersja niby przydymiona. Nie będę ukrywał, że najlepiej to byłoby samemu zobaczyć, która z nich jest tą wersją najjaśniejszą. Chyba to będzie ta wersja Crystal. Wentylator jest również wyposażony w roletę, tak więc w trakcie jazdy albo w jakieś takie chłodniejsze dni możecie ją sobie po prostu ten otwór zamknąć, żeby Wam na przykład w okresie, kiedy ogrzewacie kampera, żeby Wam to ciepłe powietrze no, nie uciekało na zewnątrz. Jak już się zdecydujecie na zamontowanie tego wentylatora, to potem zaraz Wam się pojawi takie pytanie, ale gdzie na stałe zamontować tego pilota? Dlatego, że w komplecie jeszcze dostajecie taką kieszonkę, którą gdzieś tam sobie możecie do ściany przykręcić. Ja na początku właśnie też się nad tym zastanawiałem, ale doszedłem do takiego wniosku, że
skoro ja przybywając tutaj w jadalni mam dosłownie, no pod ręką jest ten wentylator, to nie muszę mieć pilota bezpośrednio przy sobie, bo wystarczy, że szybko stanę, coś tam przełączę i też jest ok. No ewentualnie ten pilot mogę sobie po prostu gdzieś tu położyć, też sobie będzie leżał na stole. I doszedłem do takiego wniosku, że w nocy to niespecjalnie bym się chciał z łóżka wstawać i tutaj iść, gdzieś go ściągać, bo myślałem, żeby go tutaj przyczepić do tej ściany. Ale no wiecie, w nocy wyprawa z sypialni przez cały kamper do miejsca, gdzie na ścianie tu w jadalni wisi ten pilot, to jest trochę takie niezbyt komfortowe. I stwierdziłem, że on musi być po prostu ze mną w sypialni, gdzieś blisko pod ręką, żebym tylko go wziął i tego wentylator włączył, wyłączył, czy tam przełączył. I tak faktycznie życie pokazało, że to była bardzo dobra decyzja. Tak więc, jeżeli będziecie szukali sobie miejsca na tego pilota, to róbcie to z myślą o tym, że w nocy nie będzie wam się chciało z łóżka wstawać, a warto, żeby był gdzieś tam pod ręką. Jedynie o czym musicie pamiętać i wiedzieć, to to, że ten pilot, on nie jest aż tak bardzo efektywny w swoim działaniu, jeżeli chodzi o zasięg, jak na przykład piloty od naszych, powiedzmy, telewizorów, że obojętnie gdzie go skierujecie, to telewizor zadziała. Z tym tak nie jest. Ten pilot musi być dokładnie skierowany wyraźnie w kierunku tego wentylatora. Ja powiedzmy, jak jest to moje miejsce, tam zaraz jak się zaczyna łóżko, no to ręką, jeżeli go tak, wiecie, wyciągnę i skieruję wentylator, to wceluję i to działa. Tak więc wybierając miejsce dla tego pilota, raczej miejcie go w tym miejscu, gdzie będziecie spali. Prezentację mojej opinii zacznę od negatywów. Są dwie rzeczy, które mnie w tym urządzeniu, jedna mnie drażni, druga troszeczkę mnie irytuje. Pierwsza, niektórym z Was jest już doskonale na pewno znana, chodzi o ten konkretny dźwięk. I to zarówno przy otwieraniu, jak i przy zamykaniu. W ciągu dnia okej, nie jest to jakieś takie wkurzające, ale no posłuchajcie, w nocy to ten dźwięk nie dość, że wysłyszycie, no to również wasi sąsiedzi też słyszą ten dźwięk tego zamykania i otwierania tej pokrywy. Czy jest na to jakieś rozwiązanie? Jest. Trochę takie upierdliwe, to znaczy ten wentylator u góry w swojej konstrukcji tutaj ma pokrętło i za pomocą tego pokrętła powoli możecie sobie tą pokrywę otworzyć. Będzie też ten dźwięk troszeczkę słyszany, ale na dużo niższym poziomie. Po prostu te zębatki będą się powoli obracały i ten hałas będzie niższy. I to jest taka największa wada tego urządzenia. Natomiast druga wada to jest wada, która występuje zarówno w wentylatorach, jak i w oknach dachowych. Po prostu w trakcie jazdy no jest ten przepływ powietrza i czasami słychać takie delikatne świszczenie tutaj z tej konstrukcji. Ale to czy zamontujecie sobie tutaj ten wentylator, czy okno dachowe, które ma tak zwaną wymuszoną naturalną wentylację, to znaczy po prostu nie jest na szczelnie zamknięte, no to po prostu ten efekt występuje. Niektóre okna też w trakcie jazdy hałasują, ale to jest kwestia naprawdę bardzo względna. Mi osobiście rzecz biorąc w trakcie jazdy niespecjalnie to przeszkadza, zwłaszcza, że jestem skupiony na kierowaniu pojazdem, ewentualnie gra w kamperze, w samochodzie gra po prostu radio. No silnik też hałasuje. Umówmy się, że nie jeździmy pojazdami, które nie wytwarzają żadnych dźwięków, więc no to już jest taka kwestia naprawdę bardzo względna i bardzo indywidualna. Teraz opowiem Wam o jego zaletach, a potem jak ja go używałem. Podstawowa zaleta, o której już mówiłem, to konstrukcja pokrywy dachowej. Dzięki temu możecie używać go również wtedy, jak jest ulewny deszcz. I powiecie, niektórzy powiedzą, no dobra, no ale jakie to jest znaczenie, o co tutaj chodzi, co w tym jest takiego super fajnego? Wiadomo, inne wentylatory, jeżeli mamy ulewny deszcz, musimy zamknąć. Zaczynają nam się tutaj problemy w środku z tą jakością powietrza. No bo jeżeli mamy ulewny deszcz, ktoś powie, no dobra, no to ja sobie okno mogę otworzyć, ale czasami zdarza się taka sytuacja. Ja miałem taką sytuację, że był naprawdę bardzo ulewny deszcz, był silny wiatr i nawet
tego typu okno, które było uniesione tylko trochę do góry, niestety ten wiatr, ten deszcz nam zawiewał tutaj do środka, po prostu ten deszcz nam wpadał. Ta woda nam się lała tutaj do środka, do kampera. Oczywiście te drzwi też musiały być zamknięte. No i w bardzo ciepły dzień, po tych kilkunastu minutach, no zaczyna się robić trochę nieciekawie w tym środku tego kampera. A ten wentylator zapewniał nam dopływ świeżego powietrza, bo mogłem sobie go włączyć na wyciąganie tego zużytego powietrza, jego wysysanie, albo mogłem go również załączyć na tłoczenie tutaj chłodnego powietrza tutaj do środka. Tak więc w trakcie ulewnego deszczu. Także to jest jego jedna z takich bardzo podstawowych i tych głównych zalet. Drugą zaletą tego wentylatora to jest jego wydajność. Jeżeli ja bym go włączył na 100% obrotów, a muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo rzadko z tej wydajności korzystam w tym wentylatorze, to przy 100% wydajności to zawartość tego kampera, mam tutaj na myśli te metry sześcienne powietrza, w kilkadziesiąt sekund jest po prostu wywalana, ale to całkowicie. Następuje 100% wymiana, a może nawet więcej, 100% wymiana powietrza w tym samochodzie. Wydajności tego wentylatora są po prostu astronomiczne, tak to nazwę. Mógłby spokojnie obsłużyć jeszcze drugiego takiego kampera albo jednego z takich wielkich kamperów jak Morello. Naprawdę powietrze wywali migiem z tego kampera albo wtłoczy potężną ilość powietrza tutaj do środka. Także to jest jego bardzo duża zaleta i ja się o tym przekonałem, że to jest naprawdę super fajna historia, jeżeli ja przychodzę do kampera w upalny dzień, bo byliśmy na spacerze, otwieram te drzwi, a tu jest po prostu naprawdę tragedia. Tu się wszystko gotuje, bo cało to jest rozgrzane. Pierwsze co robię, to nawet jak mam te drzwi otwarte, włączam ten wentylator na pełną moc, tam otwieram z tyłu okno, kilkadziesiąt sekund i te takie bardzo rozgrzane powietrze jest tutaj stąd wyrzucane. Także to jest jego druga, jedna z takich innych głównych zalet, czyli to jest ta wydajność. I drugą taką fajną, z której jestem bardzo zadowolony, taką fajną zaletą tego urządzenia, to jest to zasilanie na 12 V i bardzo małe zużycie prądu. Oczywiście na maksymalnych obrotach, no to tam swoje zużycie jakieś tam duże ma, ale generalnie ja ten wentylator tak najczęściej to używam na mocach od 10 do 30% i to jest jego jedna z następnych zalet, to jest to stopniowanie jego wydajności. Bo stopniujecie sobie tutaj co 10%, 10, 20, 30, 40, 50 i tak dalej, aż do 100%, wydajności tego urządzenia. Ostatnią zaletą, z której jestem bardzo zadowolony, to poziom głośności tego urządzenia i jeżeli mówimy o takiej pracy z mocą 10 czy 20% wydajności, to jest naprawdę bardzo, bardzo cicho. Ja nie wiem, czy w tej chwili cokolwiek wysłyszycie, no, stoję bezpośrednio pod tym wentylatorem, tutaj mam mikrofon. On w tej chwili pracuje z wydajnością 10%. Praktycznie ja mam dość dobry słuch, delikatnie słyszę tylko ten szum, a przełączę Wam na 20% wydajności. W tej chwili trochę zaczyna być bardziej słyszalny, ale myślę, że te powiewy wiatru, które tu z zewnątrz dochodzą, też są mniej więcej na takim samym poziomie. I w związku z tym na przykład nie mam żadnego problemu ze spaniem, mam bardzo czuły słuch jak śpię. Jeżeli go włączam w nocy na 20% czy 10%, spokojnie się wyśpicie. Prawdę mówiąc, moja lodówka jest dużo, dużo głośniejsza w nocy niż ten wentylator. Chyba bym musiał go włączyć na 30% wydajności, żeby wentylator doszedł poziomem swojej głośności do pracy lodówki, jak pracuje mi w nocy. I od razu Wam powiem, w nocy jak śpię, jestem na łóżku, nigdy go nie ustawiam na 30%, bo to by się mogło po prostu źle skończyć i o tym Wam zaraz opowiem, jak będę mówił o tym, jak ten wentylator używać, w którym miejscach go zamontować i tak dalej. Ja go teraz trochę ściszę. A teraz Wam powiem o tym, dlaczego ja ten wentylator tutaj zamontowałem, a nie na przykład w tym miejscu, gdzie
W busach jest takie specjalne miejsce do montażu okien właśnie o tego typu rozmiarach, czy wentylacji, czy klimatyzacji. Ja to zrobiłem tak asymetrycznie z dwóch powodów. Po pierwsze, tu w tej części mam panel fotowoltaiczny na dachu zamontowany, więc musiałem się odsunąć na bok, bo gdybym to zrobił w środku osi pojazdu, to no już nie mógłbym tego panela fotowoltaicznego zamontować, dlatego zrobiłem ten montaż asymetrycznie i mimo, że tu jest pewnego rodzaju krzywizna na dachu, można to zrobić, nie będzie ciekło, po prostu trzeba lepiej popracować nad uszczelnieniem. Drugim takim powodem to jest to, że tu mam kuchnię gazową, w związku z tym jak gotujemy coś na tej kuchni, a mamy zamknięte, czy chcemy już mieć zamknięte te drzwi wejściowe, to on momentalnie tą parę wodną, która powstaje w trakcie gotowania, czy te spaliny, bardzo szybko i efektywnie wyciąga nam na zewnątrz. Montując tego typu wentylator, musicie pamiętać też również o tym, że jego oddziaływanie na całe wnętrze pojazdu, czy na przyczepy kempingowe jest dość duże. Mam tutaj na myśli przepływ powietrza. I w trakcie używania kampera, czy kamperwana, czy przyczepy kempingowej, jeżeli macie w łazience, powiedzmy, grzybek ten wentylacyjny, albo tak jak ja mam okno dachowe z tak zwaną mikrowentylacją, czyli krótko rzecz mówiąc, bez uszczelki, no to jest tu pewnego rodzaju wpływ, zaraz Wam o tym powiem, to trzeba o tym pamiętać. I tak samo mam tam z tyłu w sypialni nad łóżkiem też okno mini helki, też bez tej uszczelki, z mikrowentylacją, też trzeba o tym pamiętać w trakcie eksploatacji. Już Wam mówię, o co chodzi. Jeżeli wieczorem jest taka sytuacja, że jedna osoba idzie do łazienki i chce sobie wziąć prysznic, powiedzmy, że jesteśmy na targach Caravan Salons 2000 w tym roku 24. Zapraszam Was zresztą do Poznania. Powiedzmy, że jesteśmy na zlocie karawaningowym. Mamy już październik, nocki już są chłodne. I jeżeli ktoś z Was, powiedzmy, jedna z osób idzie brać prysznic na zewnątrz, już mam wieczorem, nie wiem, tylko 18 stopni, a Wam przyjdzie do głowy włączyć sobie tutaj ten wentylator, bo coś gotujecie, na trochę większych wydajności typu 30%, to tej osobie tam pod prysznicem zacznie się robić chłodno. Więc o tym pamiętajcie, używając, że tam w środku jest osoba, która bierze prysznic, a tu nagle ten wentylator, mimo że tu są drzwi, one nie są takie idealnie szczelne, mają pewnego rodzaju szczeliny na dole i tutaj u góry w kółko. Nie, to są małe szczeliny. Ale ten wentylator, jak zasadza to powietrze, to uwierzcie mi, ta osoba, która jest tam pod prysznicem, odczuje to. O tym należy pamiętać. Druga rzecz, jeżeli projektujecie rozmieszczenie okien i wentylatora w waszym kamperwanie, to świetnym pomysłem i świetnym rozwiązaniem jest właśnie umiejscowienie wentylatora tu, w kamperwanie, nad kuchnią, a w sypialni zrobienie okna dachowego bezpośrednio nad łóżkiem, nie odwrotnie. Wiem, że są osoby, które sobie montują ten wentylator bezpośrednio nad łóżkiem. Niektórzy, widziałem kamperwany, gdzie sobie osoby montowały dwa wentylatory, jeden z przodu, drugi z tyłu. Uwierzcie mi, że jest to, znaczy inaczej, pomysł zamontowania wentylatora z tyłu nad łóżkiem, a okna tutaj z tyłu, jest złym pomysłem. Już Wam też zaraz wytłumaczę dlaczego. I amocowanie, montaż dwóch wentylatorów, no według mnie to już jest przerost formy nad treścią. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że zobaczcie, ja mam tutaj kuchnię gazową, więc w trakcie gotowania powstają i spaliny, no i to pary, znaczy po prostu jest emitowana z garków para wodna. W związku z tym, jeżeli ja złączę wentylator, to on wysysa to wszystko na zewnątrz, a tam przez okno w sypialni, to, które ma tą szczelinę wentylacyjną, czy przez okno w łazience, nawet zamknięte, zasysa do środka, do kampera świeże powietrze. W związku z tym ten przepływ jest świeżego powietrza z tyłu do przodu i tutaj to zużyte powietrze ze spalinami, z tymi oparami wodnymi wylatuje na zewnątrz. Jeżeli odwrócicie to wszystko i zrobicie wentylator z tyłu, a okno to z przodu, no to wentylator, jak będziecie go chcieli załączyć, będzie to wszystko wysysał, ale to będzie płynęło przez cały pojazd i dopiero tam będzie wyrzucane. I to jest troszeczkę no, złe rozwiązanie. No możecie powiedzieć, że to ja sobie tutaj okno otworzę, wentylatora nie będę włączać, ale z drugiej strony, jeżeli będzie lał ulewny deszcz,
a będziecie chcieli sobie coś ugotować, no to już będzie kiepsko. Będziecie musieli sobie włączyć wentylator, to okno będzie musiało być zamknięte. Także to jest zły kierunek przepływu wentylacyjnego w waszym kamperze czy na przyczepie kempingowej. Druga rzecz, o której czasami warto też pamiętać, to jeżeli ktoś siedzi na toalecie, a wy tutaj włączycie sobie wysysanie powietrza za pomocą tego wentylatora, no to wszystkie zapachy z łazienki wam tutaj wlecą, więc w związku z tym w tym momencie warto jest skorzystać, jak chcecie mieć tutaj świeże powietrze, to w tym momencie lepiej jest go przełączyć na odwrotny bieg i włączyć go z tą funkcją tłoczenia powietrza tutaj do środka. Wtedy on będzie wpychając tutaj to powietrze świeże do środka, do pomieszczenia, będzie wynika dopiero na przykład do łazienki i tam na zewnątrz przez okno czy wentylator będzie wam to powietrze wywalał. To jest jedna z takich rzeczy, o których warto pamiętać i dlaczego też nie warto tego wentylatora sobie montować tam z tyłu nad łóżkiem. Już wam powiem tak, on może pracować z mocą minimalną 10% wydajności. Dla mnie te 10% wydajności powietrza to jest coś takiego, że gdybym miał go bezpośrednio nad sobą, nad łóżkiem, to byłoby to dla mnie za dużo. To byłoby zdecydowanie za dużo. Już wam też tłumaczę, dlaczego byłoby to za dużo. Dlatego, że jeżeli mamy taką sytuację na dworzu po upalnym dniu, nagle temperatura w nocy spada do właśnie powiedzmy 18-20 stopni, to w tym miejscu, jak on zasysa, to ten bieg tego chłodnego powietrza, ten jego przepływ z części sypialni w tym tutaj kierunku jest taki delikatny. Jeżeli dla mnie to byłoby za mało, to sobie mogę przełączyć na 20% wydajności. Natomiast gdybym chciał i musiał zrobić coś takiego, że leżę na łóżku i chcę tłoczyć sobie to chłodniejsze już na zewnątrz powietrze do środka, no to gdyby na mnie tutaj dmuchał, to jest trochę, to już byłoby trochę za dużo. I druga też sprawa jest taka, że on oczywiście przy tych 10% wydajności powietrza jest cichy, no ale gdybym spał bezpośrednio pod nim, no to trochę tak byłoby kiepsko, powiem szczerze. To jednak coś bym tam słyszał albo przy 20% jego wydajności. I jak ja używam w związku z tym tak na co dzień w kamperze, zwłaszcza w nocy? Zasadniczo używam go na wydajnościach 10 do 20%. W niektórych wypadkach włączałem go na 30-40% jego wydajności. Czyli jeżeli mamy taki spokojną noc, nie ma opadów deszczu, to tam z tyłu sypialni mam otwarte okno całkowicie. I generalnie 10% wydajności w zupełności wystarcza. Jeżeli spodziewam się jakichś opadów i przymykam trochę to okno dachowe tam właśnie z tyłu, to w tym momencie go włączam na przykład na 20%. A na 30% i 40% wydajności to go włączam wtedy, jeżeli no po prostu padał deszcz i musiałem całkowicie zamknąć to okno z tyłu nad łóżkiem. No ale było ciepło, gorąco i chciałem zapewnić tutaj tą szybką wymianę powietrza w kamperze, to wtedy go przełączałem na 30-40% wydajności. Z tym, że muszę was uprzedzić, nawet latem, jeżeli temperatura powietrza w nocy spada powiedzmy do 20 stopni, do 21 stopni na zewnątrz i wy go włączycie na 40% przy całkowicie otwartym oknie, to rano macie jak w banku to, że będziecie przeziębieni. 20-21 stopni, jeżeli będzie on pracował z takimi wydajnościami typu 40%, to większy nawet nie chcę mówić, to wy po prostu będziecie przeziębieni. Was po prostu przewieje tak totalnie i tak was szybko schłodzi, no bo stąd też wynika nazwa przeziębienie. Zbyt szybko zostaliście schłodzeni i koniec. Także ten wentylator jest po prostu mega fajny, mega wydajny, jeżeli chodzi o schładzanie kampera. Oczywiście, czy tam przyczepy kempingowe, oczywiście, jeżeli jesteście w takim miejscu, gdzie w nocy temperatura jest na poziomie 25 lub może więcej stopni,
na zewnątrz w nocy, no to już tego kampera nie schodzicie, bo nie ma być, nie macie po prostu czym. Oczywiście taki wentylator wymusi obieg, będziecie czuli jakiś taki przepływ powietrza i tak dalej, ale on wam już tego kampera niżej nie schodzi, no bo to jest tylko wentylator. I to jest właśnie ta jedna z tych funkcji, o której warto wspomnieć w tym wentylatorze, to jest to, że na tym pilocie możecie sobie ustawić temperaturę, jaką chcecie mieć w kamperze. I ten wentylator będzie tak długo pracował, aż wam tego kampera schodzi, przy założeniu, że te 20 stopni w którym momencie na zewnątrz też będzie, no bo on musi schładzanie kampera zrobić tym powietrzem. Tak więc, jeżeli wiecie, że w nocy temperatury powiedzmy spadają, ja tak na przykład robiłem, jeżeli wiem, że w nocy mi temperatura spada do 20 stopni albo do 18 stopni, to korzystając z tego pilota, mogę sobie ustawić tutaj żądaną temperaturę 20 stopni i wentylator tak długo pracował, aż temperatura w kamperze spada do 20 stopni. Jeżeli zaczęła spadać poniżej 20 stopni, to termostat automatycznie wyłącza wentylator i ponownie on się załącza dopiero wtedy, jeżeli temperatura wzrosła powyżej 20 stopni. Także to jest też takie fajne zabezpieczenie, bo jeżeli chcecie mieć w nocy temperaturę 20 stopni czy 21 w kamperze, a domyślacie się, że może temperatura na zewnątrz spaść dużo poniżej, no to w ten sposób zabezpieczacie się przed tym, żeby zbytnio nie wychłodzić ten pojazd od wewnątrz, czy tam przyczepę kempingową. Także to jest jedna z takich jego wielkich zalet, czyli wbudowany termostat i ta regulacja temperatury według zadań temperatury. Oczywiście jak jest na zewnątrz, będzie w nocy 22 stopnie temperatura, a wy ustawicie na 20, no to on się nigdy nie włącza. Będzie ciągle mielił to powietrze, ale wam tego kampera nie schodzi. No bo to nie jest klima, to jest tylko wentylator. Pytanie jest teraz też takie, czy w związku z tym warto montować sobie klimę w campervanie? Praktycznie powiem wam tak, że ja mam klimatyzację. Przez ostatnie 2 lata używam ją tylko jeden raz, ale jak do tej pory ja cały czas podróżuję po Polsce, więc tu mamy klimat taki, jaki mamy. Generalnie temperatury w nocy nam gdzieś tam spadają do tych 20 stopni. To w zupełności mi wystarcza. Gdybym wybierał się gdzieś, nie wiem, na południe Europy, gdzie mamy temperatury w nocy typu 25 stopni lub więcej, no to już musicie mieć ze sobą klimę, on sobie nie poradzi. Powiem wam też, że używałem już ten wentylator w takich bardzo ekstremalnych warunkach, to znaczy ekstremalnym. No postawiłem mu dość takie mocne zadanie, wentylacja kampera, gdzie na dworze było ciepło, ale musiałem zamknąć okno i jeszcze sobie zasunąłem taką roletkę w mini heki. Ktoś by powiedział, no to już jest trochę tak dla niego grubo, no bo zamykam przepływ powietrza. Pytanie, czy sobie da radę. Ale jak wiecie, te roletki w minihaki nie są takie płaskie, tylko są takie harmonikowe. W związku z tym tu po bokach są różnego rodzaju szczeliny. I powiem wam tak, włączyłem go na 40% wydajności. Zamknąłem pokrywę okna, no bo deszcz padał. A zasłonąłem roletę, bo nad nami była lampa. Lampa po prostu stała na zewnątrz, która naświeciła prosto w oczy, więc ją musieliśmy zamykać. Dał radę, na 40 czy może 50%, no było trochę było słychać, ale dał rady. Tak więc to, jak widzicie, jest to naprawdę super fajne, fantastyczne pod tym względem urządzenie. Ten wentylator ma jeszcze jedną funkcję, o której się dowiedziałem dopiero jak przeczytałem instrukcję obsługi. W żadnym filmie, w żadnym innym poradniku nikt o tym nawet nie wspomniał. Chodzi mi o możliwość zamykania pokrywy, ale pozostawienia wentylatora po prostu pracującego. Normalnie wciśniecie włącznik, z automatu włącza się wentylator i pokrywa się podnosi. I jest tutaj przycisk i to tylko z poziomu tego pilota możecie zrobić, a mianowicie możecie sobie pokrywę zamknąć, znaczy opuścić ją, ale wentylator cały czas pracuje. Z tym, że wzmaga to troszeczkę głośność jego pracy. Kiedy z tego warto skorzystać? Jeżeli leje naprawdę bardzo ulewny deszcz i do tego mamy jeszcze silny wiatr. Jeżeli pokrywa jest wtedy uniesiona do góry, to ten wiatr może tę wodę, te krople no wpychać nam do środka tutaj pod pokrywę i będzie nam kapało. W związku z tym, jeżeli chcemy przed tym się zabezpieczyć, przed wnikaniem tej wody deszczowej do środka, to warto sobie tą pokrywę
pokrywę zamknąć. W tej chwili mniej więcej słyszycie ten wentylator, zwiększyła się jego troszeczkę głośność, pracuje na 20% wydajności. Ja zwiększę to do 30. Jeszcze jest ok, akceptowalnie. Przy 40% wydajności już troszeczkę zaczyna być głośno. Otworzę Wam teraz tą pokrywę, zobaczycie, jaka jest różnica przy 40%. Nie, chociaż nie wiem naprawdę, jak ten mikrofon sobie z tym dźwiękiem poradzi. Zmienia się troszeczkę tonacja tego dźwięku. Także tak czy inaczej, jest tutaj również taka funkcja w tym wentylatorze, że może pracować z różnymi, znaczy może pracować z zamkniętą pokrywą i tak mówię, przy takich wydajnościach do 40%, potem tu już zaczyna być, no po prostu zaczyna nam ten wentylator chyba zbytnio szumieć. Jeszcze też dwie takie uwagi co do montażu i eksploatacji tego urządzenia. Spotkałem się w jednym filmie jednego youtubera, nie polskiego od razu powiem, w którym on twierdzi, że MaxFan używa w trakcie jazdy. Powiem Wam szczerze tak, znając konstrukcję tego urządzenia, bo sam je montowałem, sam je rozkręcałem, widziałem, jak jest wykonane i ja bym tego nigdy nie zrobił. Jednak przy 100 km na godzinę, jeżeli podniesiecie wentylator, tą pokrywę do góry, bardzo wzrosną opory aerodynamiczne tego elementu i pierwsze, co dostanie w kość, to podpory, które tam są zamontowane, które podnoszą i zawiasy. To również się może przenieść na ten układ zębatek, które podnoszą całe to urządzenie i po prostu otwierają i zamykają tą pokrywę. Także ja Wam odradzam tego typu rozwiązanie. Uważam, że wentylator, nie wiem co jest napisane w instrukcji obsługi, i ja uważam, że ten wentylator absolutnie nie nadaje się do tego, żeby był używany z otwartą pokrywą podniesioną do góry w trakcie jazdy. Oczywiście możecie go włączyć tak, jak Wam pokazałem. Po prostu włączyć wentylator, zamknąć pokrywę i sobie jechać, jeżeli macie taką potrzebę. Natomiast jazda z otwartą pokrywą to absolutnie nie. No chyba, że chcecie po prostu auto przestawić gdzieś w inne miejsce, no to z taką szybkością, jak jeździmy po polu kempingowym, to nie ma najmniejszego problemu. Druga rzecz, to już jest kwestia związana z montażem. W trakcie montażu muszę Wam powiedzieć, że nie mogę sobie poradzić z zamontowaniem tej górnej części do tej ramki montażowej, którą przykręcamy najpierw do konstrukcji dachu, a potem na to przykręcamy cały ten wentylator. Te dwa elementy są ze sobą łączone w ten sposób, że mają ścianki i po bokach są otwory. Każda z nich ma 4 otwory i jak zakładacie jedno na drugie, to te otwory muszą się ze sobą spasować i wtedy idą poprzecznie 2 wkręty. To też ten element, te ścianki są też według mnie na tyle cienkie, że gdybyście chcieli w ogóle jechać tym samochodem z otwartym 100 na godzinę, mieć podniesioną tą pokrywę, to według mnie w którymś momencie te ścianki też pękną, to wyrwie. Ale też nie o to chodzi. Chciałem Wam powiedzieć jedną rzecz. Mianowicie nie byłem w stanie na tyle mocno docisnąć wentylator do podstawy, bo tam w środku jest fabrycznie włożona uszczelka, żeby te otwory się ze sobą spasowały, żebym mógł włożyć te wkręty. I próbowałem użyć naprawdę całej siły, już nawet chciałem się już oprzeć, ale te plastiki zaczęły mi na tyle trzeszczeć, że stwierdziłem, że nie, bo ja tam coś połamię. I zastosowałem inne bardzo proste rozwiązanie, które po 2 latach mogę już Wam powiedzieć, że to działa, a mianowicie po prostu wywaliłem tą uszczelkę i tam w ten rowek, gdzie ta uszczelka była, nałożyłem masę uszczelniającą Sika Flex, założyłem pokrywę, ładnie to wszystko skręciłem i po tych 2 latach z pełną odpowiedzialnością mówię, że u mnie tutaj nic z tego połączenia nigdy nie ciekło. Ja ten wentylator raz demontowałem w międzyczasie, więc mogę sobie to sprawdzić. Wszystko było ok. Tak więc to są jeszcze na koniec takie 2 drobne uwagi ode mnie dla Was. Gdybym dzisiaj budował swojego kampera jeszcze raz, to czy bym również kupił ten i zamontował sobie ten wentylator? Zdecydowanie bym tak zrobił. Jedynie co bym zmienił, to bym wziął tą wentylator z tą pokrywą w wersji Crystal, bo ona przepuszcza dużo więcej światła. Ta biała pokrywa właściwie, nie wiem, może w 5%. Natomiast naprawdę każdemu z Was polecam to urządzenie, bo po prostu ten wentylator naprawdę robi robotę. Mimo tych pieniędzy, które za niego zapłaciłem, dzisiaj to jeszcze on jest chyba droższy, mimo tych pieniędzy, no nie było to tanie urządzenie, to powiedzmy tak, że ok, zapłaciłem te pieniądze, ale otrzymałem produkt,
który spełnia moje oczekiwania i naprawdę nie mogę na niego narzekać. Może jedynie co jest naprawdę wkurzające, to ten hałas otwieranej lub zamykanej pokrywy. To naprawdę brzmi jakby, nie wiem, czy Godzilla się odezwała w nocy, wiecie, o druga w nocy trzeba włączyć, otworzyć pokrywę i sąsiedzi niestety też to słyszą. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale generalnie rzecz biorąc, naprawdę, każdemu z Was to urządzenie polecam. Zapraszam Was na następne materiały filmowe na moim kanale. Serdecznie Was pozdrawiam. Hej, hej, cześć.